Zapraszamy dziś na relacje z obchodów jubileuszu 50-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i na krótkie spotkanie z Wiesławem Komasą, gościem specjalnym festiwalu Strzała Północy. Byliśmy też z kamerą na koncercie symfonicznym Filharmonii Koszalińskiej, w którym harfista jej orkiestry Juliusz Wesołowski wystąpił jako solista. Wielopłaszczyznowo, z ogromnym nakładem pracy i pomysłowości pracowników oraz mnóstwem atrakcji dla stałych czytelników i okazjonalnych gości, Koszalińska Biblioteka Publiczna świętowała półwiecze istnienia swej siedziby w budynku przy Placu Polonii. Chcieliśmy pokazać nasz fantastyczny, modernistyczny budynek. Ja mówiłem o tym na otwarciu, że ten budynek już się wpisał w historię architektury, no niezbyt bogatą Koszalina, ale jednak historię architektury, bo to jest piękny przykład budynku modernistycznego. To był taki pierwszy obiekt w Polsce po wojnie, wybudowany od A do Z, no, z celem czysto bibliotecznym. Ja już pomijam, no bo mieszkańcy o tym wiedzą, że akurat jego położenie jest takie dla niektórych niefortunne, a dla niektórych dobrze, że w takim pięknym parku, no bo tutaj był przecież kiedyś poniemiecki cmentarz. My postanowiliśmy tak świętować, żeby nasi czytelnicy jak najwięcej się o nas dowiedzieli, o historii tego budynku, żeby nas odwiedzali, żeby zobaczyli, jak się zmieniamy, ale też poznawali tą fantastyczną historię tego obiektu i w ogóle czytelnictwa i poznawali też te fantastyczne bibliotekarki, które już, no, będąc na emeryturę, do nas przyszły, albo są też takie panie, które u nas pracują kilkadziesiąt lat i chcielibyśmy właśnie, i one to robią, oprowadzają czytelników po różnych zakamarkach na co dzień niedostępnych zwykłym ludziom. Także chcieliśmy, żeby to świętowanie było takim świętem, ale takim aktywnym. My po prostu lubimy organizować imprezy kulturalne. Jak ktoś powiedział, jesteśmy też takim swoistym bibliotecznym centrum kultury. Słyniemy z bardzo wielu imprez i chcemy, żeby to 50-lecie to nie było tylko takie świętowanie dla siebie, ale żeby to było świętowanie dla naszych czytelników. Chcemy po prostu naszym czytelnikom sprawić przyjemność, a przy okazji, no nie ukrywam, to też jest nasz interes, żeby czytelnicy wiedzieli, że funkcjonujemy, że mamy mnóstwo książek, blisko 500 000 książek do wypożyczenia i namawiamy do tego, żeby korzystać z naszych zbiorów, bo naprawdę mamy co pokazywać. Także cieszymy się na takie aktywne pokazywanie 50-lecia tego świetnego obiektu, który oczywiście wymaga ciągłej modernizacji, ciągłych zmian. On też był budowany 50 lat temu, kiedy przecież no, nie było tych różnych sklepów z materiałami budowlanymi, które mamy teraz, tylko budowano go przez kilka lat i czasami no, w jakieś komiczne sytuacje tutaj wychodziły, bo to w historii też pokazujemy. W tych niskich oknach na przykład postawiono bardzo wysokie, ponadmetrowe kaloryfery, no bo ktoś miał taki pomysł, ale to był rok 73, kiedy ten obiekt oddano, także tutaj różne rzeczy się działy, chcemy to wszystko pokazać, chcemy się bawić, ale chcemy się mądrze bawić. Spektaklem mistrzowskim, bez którego nie mogła się odbyć żadna z dotychczasowych 11 edycji Festiwalu Debiutów w Monodramie Strzała Północy, było w tym roku Różewiczogranie na podstawie m.in. Kartoteki Rozrzuconej w reżyserii i wykonaniu Wiesława Komasy. Nie, nie bój się. Przecież nie musisz stać pod ścianą. Tu nikt nie wejdzie. Nikt ci nie każe stać pod ścianą twojej domu. Dom. Mój dom. Mój. Mój dom. Twój dom. Dom. Tak.
tej kartce, na kartce wyciągniętej z zeszytu mojego syna, to szkolny zeszyt, mieści się mój życiorys. Zostało tutaj trochę wolnego miejsca. Zostało trochę białych plam. No, ktoś tam napisze kiedyś parę słów. No, tylko dwa zdania wykreśliłem, no, ale jedno dopisałem. Tak. Pytasz mnie o ważniejsze daty, ważniejsze wydarzenia w moim życiu. Naprawdę nie wiem. Zapytaj o to innych. Mój życiorys zaczynał się kilkakrotnie. Raz lepiej, raz gorzej, ale na kartce wyciągniętej ze szkolnego zeszytu mojego syna. Mieści się mój życiorys. Nie kłamać. Nie kłamać to znaczy nic nie wykonywać, czego by nie było w człowieku. Prawda. Prawda, prostota to jest aż tyle. I to jest wystarczające. Im prościej, tym jest lepiej. I najprościej, to jest długa droga i ciężka droga. Dorosnąć do takiego punktu, kiedy już człowiek zaufa słowu, że można siedzieć i nic nie robić, mówić, rozmawiać. O, rozmawiać, dorosnąć do tego, żeby słowo było rozmową i żeby uwierzyć w to, że widownia to jest reżyser. Ciszą ona odpowiada. Ciszy wymaga dodatkowej, nie wiemy o tym. To jest wielka droga, bo ona jest niespodziewana. Służbowo pan przyjechał? Nie. A co pan robi? Inżynier? Nie. A czym się pan zajmuje? Zajmuje się, proszę pana, ja się zajmuję, no śmiało. Ja się zajmuję pisaniem. Dziennikarz. A czemu pan mi dokucza? Proszę pana, ja piszę raz na rok. Ja jestem śmiało. Poeta. Poetą? Jestem. Pan jest poetą? Tak. I pan się tylko wstydzi? Nie, nie wstydzę się, bo widzi pan, ja też jestem poetą. Pan jest poetą i kelnerem? Tak. I nie wstydzę się tego. Wie pan co? Jakoś tak jestem zmęczony i taki syty po tym obiedzie, że dziękuję bardzo, pójdę się przejść. Mamo, tato, ja się chciałem przyznać do tego, że dodawałem babuni, podawałem strychninę w biszkopta. No tak, ale ja to robiłem z premedytacją. Przez 10 lat. Ale też planowałem zabójstwo tatusia. No tak. Kiedy miałem 5 lat, takie myśli mi nachodziły, tatusia zabić. No ja pamiętam dokładnie, bo pamiętam ten torcik i te 5 świeczek. Mamo, tato.
Ja tak się chciałem przyznać do... Nie trzymaj rąk pod kołdrą. To brzydko i niezdrowo. Trzeci koncert brandenburski Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu części smyczkowców Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej i klawesynistki Doroty Kuryło otworzył trzeci w tym sezonie artystycznym koncert symfoniczny. Orkiestrę poprowadził Tomasz Tokarczyk, dyrygent, skrzypek, wykładowca Akademii Muzycznych w Katowicach i Krakowie oraz kierownik muzyczny Opery Śląskiej w Bytomiu. Później zabrzmiał koncert B-dur na harfę i smyczki op. 4 nr 6 Jerzego Fryderyka Händla. Solistą był w nim Juliusz Wesołowski, etatowy harfista Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej.